Dobra, pierwszy klip. Hello. Gracie teraz? No. Wow! Aha, no to tam. Nie przeszło. I co, rozgrzewali się? Ja najpierw Ulfikowi piłką rzucałem tutaj pod tym. Kurwa, musisz Jasen zmienić pasy. Sorry, kurwa. Przez przypadek to zrobiłem. Chciałem muzykę wyczyścić. I w którym miejscu się tu rozgrzewali? I w którym momencie się rozgrzewaliście? Jako pan piłkę temu, a potem z Boxdelem zacząłem grać, kurwo. Która się spruła. No trudno, musisz zmienić pasy, stary, sorry. I potem z Boxdelem w tym samym miejscu zacząłem grać. W którym miejscu się, kurwo, rozgrzewałaś? Nie się najlepiej schylasz. No i tu zaczęliśmy grać, oni w ogóle nie rozgrzewali się tutaj i on się spruło coś, tylko szkoda, że tego nie ma. Weźmie tą piłkę z tobą. Bo już bukę polecić przodu do głowy. Jezu, bo na łopu. No widać, bo tego nie się nie boisz. Gardy też się nie boisz trzymać. Dobra, panowie. Nie, no panowie, panowie. Ja to myślałem, że to dla żartów bardziej. Rzucąłbym mi to piłkę. Dobra, luz. Luz. Tam jest kontuzja chyba, bo już jest. No i nic niestety więcej nie ma. Brakło im Tybulski, hej. Ale to jest za trzeci podobno. No więc to jest świeczne, kurwa, że no pierdolili. Rozgrzewali się, Sergiusz, na przeszkadzać, kurwa. Wychodzili już, kurwa, na mecz. Szkoda, że nie ma tego kawałka, bo zacząłem z Boxdelem grać. Boxdel wziął piłkę i chciał mnie przekiwać. I ta, kurwa, się o coś spruła. Czemu nic mi nie odpowiedziałeś? Bo mu wcześniej, Kurwa. Ja wcześniej z nim gadałem, bo ja za bardzo nie wiedziałem, o co mu chodzi. Bo z jednej strony on się do mnie pruł, a z drugiej strony to był ziomek, który przychodził, kurwa, o wywiad prosić. Ja się tak zastanawiałem, kurwa, skąd ja tą twarz kojarzę, bo jak go pierwszy raz zobaczyłem, to mówię, okej, ten jest spoko, Czajnika znałem, tego Justka znałem, bo wiem, że z Czajnikiem, mówię, że znam całą drużynę tego, tylko próbowałem skleić, kto to jest. I ten tak po mnie ciśnie, mówię, kurwa, skąd ja cię, kurwa, znam, nie? Więc no. Więc w którym momencie wam, kurwa, przeszkadzałem w rozgrzewce, jak wy już na mecz wychodziliście? I on na początku, kurwa, zaczyna mnie atakować i ja tak mówię, kurwa, ty, no chuj, jaja se robi, nie? I nawet Boxdel mówi tutaj, kurwa, ja myślałem, że se jaja robią. Więc no. A poza tym, co ja mu miałem powiedzieć, kurwa, że za te dwie walki zarobiłem więcej, niż on do końca życia zarobi? Po chuj, kurwa, coś takiego. A ja w niego tą piłką rzuciłem, bo będzie kiedyś, że do mnie próbł. I dostał tutaj, albo dostał tutaj. Bo tak o. No. Sergiusz nam przeszkadzał w rozgrzewce. Najgorsze są te kurwy, które tam stały wszystkie. Może nie wszystkie, bo niektórych stamtąd lubię, ale że stać tam, kurwa, i kłamać w momencie, kiedy jest nagrywane, to też trzeba być psem, nie? A kto kłamał w jaki sposób? Że rozgrzewka była? Tak, pod jakimś filmem ktoś napisał, nie wiem kto, że im w rozgrzewce przeszkadzałem. Widziałeś ten film, nie? Oni już na mecz wychodzili, stali, kurwa, w tym tunelu. Ja najpierw z Ulfikiem grałem, a potem grałem z Boxdelem. I to by było na tyle. No. No ten fragment widziałem, ale ogólnie dla mnie ta cała sytuacja wokół tego jest tak błaha. I mówię wam, że... grałem z Boxdelem w piłkę i ktoś się tam spierdolił, kurwa, do mnie. I to chyba ten pies, kurwa, coś tam do mnie mówił, my przestaliśmy grać i kurwa, i coś tam pierdolił cały czas. Więc no, jak szukasz atencji, kurwa, to gdzie indziej. Brudzie jebany. No z tym się hasłem nie zgodzę, bo jeśli szukał z atencji, to znalazł. No ale na kretyna wyszedł. I Boxdel, który tam stał, kurwa, ma czelność, kurwa, potem pójść do Betclicka, kurwa, na program i, kurwa, go podkręcać, kurwa. Nie dość, że, kurwa, jego nowy kolega, którego zmieni, kurwa, za tydzień, prowokuje jakieś sytuacje, stoi, kurwa, nic nie mówi. I nawet jakby, kurwa, dostał tą piłką, to nie możesz potem pójść i powiedzieć, no, Sergiusz, to, kurwa, w realu nic, kurwa. Więc to. Ja ci powiedziałem, mnie jedna rzecz dziwi najbardziej, że skoro rzuciłeś go piłką, był to jakiś tam, powiedzmy, ja mu oddałem! To nie można powiedzieć o tym, że się zesrałeś, nie? Więc to jest takie... Ale nie było aktu agresji. Mówię ci, grałem najpierw z Ulfikiem, potem grałem chwilę z Boxdelem. Ktoś się stamtąd spierdolił i już nie graliśmy. I on cały czas mnie zaczepiał. I w końcu wziąłem piłkę i, kurwa, wrzuciłem w niego tą piłką i on nadal, kurwa, nadal pierdolił jakieś głupoty. Ale nie rozumiecie, kurwa, że on najpierw mnie wyzywał, a potem dostał piłką, a potem dalej wyzywał i stał jak pizda?
No. Więc no, ho, w lolka kurwa zagramy. A, śmiesznie to zrobiłeś, Asen, teraz. Jak to teraz zakryć? Kurwa, się nażarłem. No nie wiem, czy wam jeszcze raz mam to wszystko pokazać. Tu sobie gadaliśmy i potem grałem sobie z Wulfikiem. I potem dalej. w tym samym miejscu potem z Boxdelem. Cześć. Ale ekran, który ty pokazujesz na live, właściwie jest... Po tym na filmie jest. No tak, po tym on się, potem grałem z Boxdelem i potem ktoś się z tej grupy spierdolił. Więc no. Się spierdolił, kurwa, i kurwa, o, kto powie więcej, kurwa, przy kolegach się chciał popisać. Dobra, podsumowując. Ten już tak też coś pierdoli w komentarzach, a na filmie z Gigabuły się spuszcza, że ma zdjęcie z Nitro. No bo kurwa, no przecież widać, że teraz kurwa założyli komitywę, kurwa, 6 na 1. Tylko najśmieszniejsze jest to, że kurwy nie mają racji. Kurwa, ktoś już, nikt zdążył zmienić, ja pierdolę. No, pierdolą głupoty, kurwa, ale i tak racja się, kurwa, sama obroni. Dobra, ustalmy jedną rzecz, ja to zmoderuję, okej? Okay? No. Jesteś zdenerwowany na słowa tego kibica, natomiast chyba największy żal, z tego co rozumiem, masz do Boxdela, że w jaki sposób próbuje tę sytuację podkręcić, tak? Boxdel, kurwa, zamiast powiedzieć, kurwa, ty stary odjebałeś, kurwa, zaczepiłeś... On ma, kurwa, miesiąc lizania dupy ekipie Czajnika, więc mu nie powie, stary, spierdoliłeś, tylko on się... To jest tak, jak on, kurwa, siedział, kurwa, i dostawał flame od Kasia i dopiero jak już Kas już nie był do niczego niepotrzebny i tak samo, jak oni mi, kurwa, dają oferty na walki, a ja ich odrzucam, to widzi, że ja mu się do niczego nie przydam, więc może się, kurwa, na jedną osobę wypierdolić kosztem podlizania dupy drugiej osoby. I każda osoba, która tam stała, wie, co było, wie, kto się do kogo spierdolił, wiedzą, kurwa, że nie było żadnej rozgrzewki, bo już się, kurwa, dawno rozgrzali, rozgrzewali się potem na boisku, więc po prostu są paruwami pierdolonymi, którzy nie potrafią przyjść i powiedzieć, kurwa, ziomek zjebał, a ja, kurwa, jako boxer jeszcze niepotrzebnie, kurwa, jakieś głupoty w jakimś programie mówiłem. No. Więc no. Po tym, jak, kurwa, dwie gale fejmu, kurwa, pod rząd próbowali sobie, kurwa, najpierw wypromować, kurwa, tym, że Murański mi dziecko wyzywa, a potem, że mnie wyzywa. No, no przecież to jest, kurwa, niesamowite, nie? No. I dobrze, kurwa, że był spadek pay-per-view. Może, kurwa, do nich dotrze. Zaproś mnie do znajomych, Jajo1944. Jedę po wykałaczkę.